Ja odrzuciłem parę ról czy parę projektów ze względu na coś, co nazwałbym zbyt wysokim poziomem oczekiwań na przykład reżysera czy twórców danego przedsięwzięcia, niezależnie od tego, czy to miał być film czy teatr, zbyt dużą ingerencję właśnie we mnie samego jako Zbigniewa Zamachowskiego. Ja dlatego jestem aktorem i dlatego wykonuję ten zawód, że to jest zawód jednak, to jest zawód, to nie jest bycie postacią, tylko granie postaci. Często reżyserzy próbują wedrzeć się jakby w głąb psychiki aktora i to, mówiąc najoględniej, mi się nie podoba i wtedy ja stawiam jakiś znak stopu, nie pozwalając na to, żeby ktoś zbyt mocno wlazł we mnie, bo tak jak powiedziałem, to jest zawód. Ja mam coś zagrać, a nie być, nie przeżywać, bo myślę, że nie trzeba byłoby bardzo daleko szukać. Można znaleźć przypadki, kiedy ten zawód stał się po prostu niebezpieczny. Czasem wejście w rolę, czasem podróż w postać jest drogą w jedną stronę i to jest naprawdę bardzo niebezpieczne i żadnemu aktorowi, aktorce tego nie życzę.